zamykania na długo szkół. Uważam, że to robiło bardzo dużo złego, gdy mamy takie liczby dzieci z zaburzeniami psychicznymi, których nigdy nie mieliśmy. Pierwszej transzy do Polski ma trafić ponad milion szczepionek. Dzieciom podawana jest 1/3 dawki preparatu Pfizera dla dorosłych. Prawda Antyradia. U nas 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego, w Rosji wkrótce 30. rocznica upadku ZSRR. Prezydent z tego kraju w filmie dokumentalnym wyemitowanym w tamtejszej telewizji mówi... ...czasu, bo musiał dorabiać jako taksówkarz, a wcześniej był oficerem KGB. Prawda Antyradia. Pytanie, a ty kiedy obchodzisz Sylwestra, nabiera sensu z Antyradiem, bo my świętowaliśmy antysylwestra w sobotę w Gliwicach. To druga z trzech imprez. Gwiazdą wieczoru był Nocny Kochanek. O północy wystrzeliło konfetti, potem wystartowało wspólne odliczanie. To był bardzo antysylwester. Bardzo, bardzo nam się podobało. Gardło się zdarło. My Sylwestra widać i trzy razy, i gdyby było cztery razy i pięć razy, to też byśmy na tego Sylwestra na pewno...